Michał Krawczyk Radio RSC zapraszam Państwa na rozmowę. A dziś ze mną w studiu pan Marcin Wierzchowski, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie skierniewica. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się w dobie upałów, w dobie bardzo wysokich temperatur, więc nie sposób nie zacząć rozmowy właśnie od, od tych temperatur i od suszy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zagrożenia pożarowe w naszym regionie? No powtarzające się w tej chwili serie takich bardzo wysokich temperatur połączone z tym, że praktycznie przy tych zmianach klimatycznych w tej chwili, no jak ludzie w moim wieku jeszcze pamiętają, że w lato potrafiło nie wiem 3-4 dni sobie spokojnie padać. W tej chwili takich praktycznie deszczy nie mamy. Mamy tylko bardzo ulewne punktowe opady typu burze najczęściej, które niestety dla roślinności, dla lasu mają ograniczoną wartość, bo nie dość, że są właśnie jak powiedziałem punktowe, to są bardzo intensywne, spadają na wysuszoną glebę, która nie chłonie wody, spływają po prostu grawitacyjnie gdzieś w jakieś dołki, rowy i roślinność tak naprawdę bardzo mała ma szansę, żeby z tego skorzystać. Niewątpliwie wpływa to negatywnie na drzewostany. Gatunki, które występują w naszych lasach, zwłaszcza gatunki iglaste, ale również nie wiem, brzoza, to są gatunki, które były przyzwyczajone do trochę innego klimatu. W tej chwili po prostu dla nich jest za gorąco. Jeżeli do tego się jeszcze dokłada stres związany z tym, że nie ma wody, to skutkuje to, że one są osłabione, a to, że są osłabione, no to niestety prowokuje atak wszelkich możliwych szkodników, bo po prostu drzewo nie ma się siły bronić, nie ma możliwości wytworzenia tej żywicy, która de facto pełni rolę taką obronną, że fizycznie tam zlepia, zalepia te atakujące owady. Jak nie ma wody, no to drzewo nie ma możliwości się bronić i to skutkuje niestety, ale no wydzielającym się posuszem. Stąd często, jeżeli na przykład jeszcze do tego dołożymy coraz bardziej nasilając się w naszych lasach, zwłaszcza na sośnie, problem jemioły, która w lasach była zawsze, ale ona ma w tej chwili tak dobre warunki przy tych lekkich zimach, że ona praktycznie wegetuje cały rok, bardzo intensywnie owocuje, ptaki to roznoszą. No trafia to na te osłabione, tak jak powiedziałem wcześniej, drzewa. No i po prostu czasem dla tych drzew jest za dużo tych czynników stresogennych i poddają się. Czyli można śmiało rzec, że w przypadku właśnie tych susz, tych upałów tworzy się po prostu taka reakcja łańcuchowa, która ciągnie za sobą kolejne negatywne skutki dla tych drzew. No tak, tak, bo to, to nie jest, że każdy z tych czynników występujący niezależnie, bez tej całej reszty pewnie byłby do strawienia, że tak powiem, przez te drzewa. Ale kumulacja tego wszystkiego jeszcze w krótkim okresie to bardzo osłabia drzewostany. No widać chociażby, nie wiem, po naszej popularnym drzewie leśnym, czyli na przykład brzozie. Ludzie, którzy spacerują, korzystają z uroków naszych lasów, na pewno widzą, że w ostatnich latach praktycznie przełom lipca, sierpnia brzoza zaczyna żółknąć, gubić liście. To nie znaczy, że jest jesień. Ona po prostu nie daje sobie rady, bo dla niej jest za gorąco. A jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi właśnie o spacery w lesie, na co należy zwrócić uwagę, jeśli właśnie wybieramy się do lasu, i w jaki sposób możemy rozpoznać, że, że w danym momencie jest powiedzmy właśnie zagrożenie pożarowe, czy, czy po prostu z powodu wysokiej suszy, może lepiej do tego lasu nie wchodzić, na co powinniśmy patrzeć. Jeśli chodzi o wstęp ludzi do lasu i powiązanie go z zagrożeniem pożarowym, część pożarów powstaje z winy nieostrożności najczęściej ludzi. Ale nie jestem zwolennikiem zakazu wstępu do lasów, ograniczania ludziom, gdyż, no nie wiem, na 100 ludzi wchodzących do lasu to ten jeden zapruszy ogień, ale 99 zwróci uwagę, czy coś złego się nie dzieje. Więc my, wiadomo, mamy swoje dostrzegalnie, kamery, gdzie dyżurują od rana do wieczora ludzie, monitorujemy to, ale jednak większość sygnałów, to są właśnie ci tak zwani spacerowicze po lesie. Więc wiadomo, że jeżeli jest sucho, nie wjeżdżamy samochodami, ale to jest oczywista oczywistość. W ogóle do lasu drogami leśnymi nie należy, nie należy zostawiać samochodu, zwłaszcza, że nowe samochody z tymi rozgrzanymi podzespołami typu katalizatory, jakieś tam części. Które od spodu są mimo już włączonego silniku bardzo długo gorące. No, wystarczy taki samochód zostawić gdzieś w wysokiej, suchej trawie i, i nieszczęście gotowe. Ale jeżeli komuś zdrowie pozwala, to bez względu na temperaturę zapraszam do spacerowania po lesie. A dużo jest w ostatnim czasie zgłoszeń, właśnie związanych z, z jakimiś pożarami. I jeszcze tutaj też od razu bym chciał dopytać, co najczęściej jest właśnie powodem, oprócz tej nieostrożności, albo może inaczej, jakie konkretnie działania powodują, że, że do tych pożarów dochodzi? W skrócie to, tak powiedziałbym, brak wyobraźni i tego, co mogą wygenerować moje jako spacerowicza leśnego. Działania. Całe szczęście, no, w tej chwili, to w tym roku mieliśmy na naszym terenie zarejestrowany jeden pożar, więc nie jest to dużo. Został on tam ugaszony na etapie, nie wiem, tam 12 warów, więc mała powierzchnia, ale mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, zapruszenie ognia ewidentne przez człowieka. Nie wiem, czy ktoś rzucił niedopałek, do pałek, bo to w takim bardzo miejscu, gdzie raczej nie podejrzewałbym, że tam był jakiś duży ruch turystyczny. Co nie zmienia faktu, że również pewnie kolejny idący tą ścieżką nas poinformował, więc no mówię, dlatego to równoważy się, to że ci ludzie się jednak kręcą. To jeden co prawda rzucił pewnie tego przysłowiowego peta i się to tam za jakiś czas zaczęło tlić, ale drugi zauważył, zadzwonił do nas do straży i udało się to szybko zgasić. No właśnie, tutaj myślę, że jak rozmawiamy o tym temacie, to warto też zaznaczyć, gdzie można dokładnie dzwonić i mniej więcej jak powinna taka procedura prze, przebiegać, co powinniśmy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie powinniśmy patrzeć, żeby jednak dojazd służby był jak najbardziej ułatwiony. Trzymajmy się procedur takich samych jak przy każdym innym pożarze czyli naszą reakcją na dym jest y, dzwonienie do straży pożarnej. My ze Strażą Pożarną mamy tak opracowane procedury. Oni mają nasze wszystkie, nie wiem, mapy, kontakty do nas, częstotliwość radiotelefonów podaną więc oni tak czy owak nas poinformują. No bo nie oszukujmy się znacznie szybciej ktoś wybierze ten numer alarmowy niż zacznie szukać w komórce w internecie, jaki jest tam telefon do nadleśnictwa. A tu się liczy czas. Więc no bezpośrednio do straży pożarnej i tak drugim ogniwem, które się o tym dowie będziemy my, bo oni na pewno nas poproszą o pomoc w lokalizacji. A czy są jakieś w lesie na przykład jakieś oznaczenia przy ścieżkach, czy jakieś znaki, tak jak na drzewach na przykład czasami widujemy, które mogą nam pomóc wskazać miejsce służbom? To jeżeli już chodzi o oznakowanie, no to... Patrzmy na tak zwane, my na to mówimy, słupki oddziałowe, czyli takie wkopane, pomalowane na biało granitowe, sześcienne słupki, gdzie są numery oddziałów. One są zawsze wkopane tak w narogu oddziału i mają cztery numerki, które mówią, jaki oddział jest z lewej, prawej, z góry, z dołu. I na pewno, jeżeli podamy, że to jest numer taki, jak odczytamy ze słupka, na pewno będzie to ułatwienie. Dla tych, którzy do pożaru będą jechać. Wróćmy jeszcze do tematu poruszania się po lesie. Mianowicie chodzi mi o nasadzenia. Tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że w momencie, w którym następuje wycinka drzew, muszą pojawić się nowe w ich miejsce o takiej samej powierzchni. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o poruszanie się w miejscach, gdzie te nasadzenia występują? Na co należy zwrócić uwagę? Gdzie możemy się w okolicy tych nasadzeń przemieszczać i czy w ogóle możemy się przemieszczać w ich okolicy? Znaczy no, zgodnie z przepisami, to w ogóle w uprawach leśnych jest zakaz wstępu. No wiadomo, że nikt tego nie jest w stanie wyegzekwować, zwłaszcza, wy, nie wiem, Jesienią, jak zaczną się maślaki, <noise> to jest nierealne, żeby ludzi z tych upraw wyprosić, że tak powiem. No ale na pewno no, trzeba patrzeć pod nogi i, i przede wszystkim nie niszczyć tego, no bo to można wejść na uprawę, ale no po prostu nie niszczmy tego, nie łammy. To samym tym, że przejdziemy przez tą uprawę, to tak naprawdę tej uprawie nic nie zrobimy. No zwierzyna też się przemieszcza, a ma jeszcze ten minus, że zjada to, co... Mija człowiek rzadko, więc... No tak, człowiek może zniszczyć co najwyżej. Może co najwyżej zniszczyć, tak. A jak już powiedział pan o zwierzętach, to co prawda wydaje mi się, że bardziej może popołudniami czy wieczorami możemy te zwierzęta napotkać. Niemniej jednak, no właśnie, co robić, jak spotkamy takie zwierzę i jak mamy się zachować? No wiadomo, że inaczej będzie w przypadku powiedzmy sarny, a inaczej będzie w przypadku na przykład dzika. Znaczy no, generalna zasada, jeśli chodzi o kontakt ze zwierzyną, która w jakiś sposób często bardzo skuteczny, zabezpiecza nas w ogóle przed y, kontaktem, bo no, każde zwierzę, jeżeli się zorientuje, że człowiek idzie, to i tak ma odróżę, ucieka. Bez względu na to, czy to jest nie wiem, zając sarna czy w naszych warunkach Daniel czy chociażby wilki, których też u nas występuje, to przede wszystkim dajmy szansę temu zwierzęciu, żeby nas usłyszało. Jedynym takim naprawdę momentem, gdzie może dojść do jakiegoś zagrożenia dla człowieka, to jest jeżeli my te zwierzę gdzieś zaskoczymy i ono się poczuje zagrożone. I wtedy to zaatakować może każde, łącznie z sarną. Poruszajmy się tak, żebyśmy dali szansę tej zwierzynie się spokojnie oddalić. Dotyczy to tak samo, nie wiem, jest okres letni, jest gorąco, jest zagrożenie na przykład ze strony żmi w wielu rejonach naszych lasów. Tupmy, szeleszczmy tymi liśćmi, ona się spokojnie oddali. Pracuję ponad 30 lat, nigdy mnie nic w lesie nie zaatakowało, a chodzę o takich porach, gdzie można coś takiego na pewno częściej spotkać niż taki przeciętny spacerowicz bo akurat te godziny tam południowe i wczesnopopołudniowe to jest taki okres dla zwierzyny siesty. One wtedy to sobie gdzieś tam śpią w miejscach, gdzie ludzie nie chodzą. No i chyba, że mówię właśnie najczęściej właśnie takie konfliktowe sytuacje są w okresie jak występują grzyby, bo człowiek wtedy wchodzi właśnie na przykład w takie młodniki, które generalnie przez zwierzynę są odbierane, że są trudno dostępne, a my tam za tymi grzybami idziemy. No i wtedy na przykład się możemy spotkać, nie wiem, na przykład z dzikiem śpiącym sobie w bruździe, nos w nos. I jest pewna konsternacja, kto pierwszy ucieka. Ale no mówię, musimy sygnalizować swój pobyt. Ja nie mówię, żeby krzyczeć, hałasować, no bo to w lesie się tak nie zachowujemy, bo niepotrzebnie płoszymy. Ale nie stwarzajmy takiej sytuacji, żeby zwierzyna się mogła poczuć zagrożona. Czyli po prostu trzeba zachować spokój, odległość i jakby pokazywać, że jesteśmy, ale jak tak... zobaczymy, też nie uciekać, tylko po mhm. prostu się od, odwrócić i spokojnie odejść. Okay. Tak, żeby ona wiedziała, że my nie jesteśmy zagrożeniem. A przypuśćmy, że jest taka sytuacja, że właśnie zwierzyna jednak poczuła się zagrożona i zaczyna zmierzać w naszą stronę. Co wtedy? Czy wtedy należy po prostu uciekać ile sił w nogach, czy tak jak. W słynnym wierszyku. No, jeżeli dysponujemy taką sprawnością fizyczną, to preferowałbym tą no, drugą metodę. Bo praktycznie nie ma szansy, żebyśmy uciekli przed jakimkolwiek zwierzęciem, które nas goni. Mhm. Tak czy owak, ono jest szybsze. Więc wiadomo, no, ale no, w naszych przypadkach to tak naprawdę chodzi no, generalnie tylko dzik wchodzi w grę. I nasze właśnie jakieś takie, no, wiadomo, że okres wiosenny jest newralgiczny. Gdzie na przykład no, można gdzieś tam na jakiejś śródleśnej łączce znaleźć sobie tegoroczne warchlaczki, takie ładne słodkie pasiaczki i ludzie od razu im się im załącza instynkt macierzyński jakie to ładne i ten. Ale tam gdzieś obok stoi ta matka, która jak uzna, że te młode są zagrożone, no to spotkanie z taką zdenerwowaną mamuśką jest y, faktycznie niebezpieczne, i wtedy to chyba najlepszym rozwiązaniem jest to zwierzyka. <głode> No dobrze, a co w przypadku takiego scenariusza, gdzie na przykład powiedzmy dojeżdżamy sobie samochodem do lasu i gdzieś w okolicach lasu przy drodze znajdujemy na przykład martwego lisa. Gdzie taką sytuację możemy zgłosić i co w ogóle robić w takiej sytuacji? Praktycznie to najlepiej zadzwonić do nadleśnictwa. Jeżeli wiemy, no, bo to mówię, jeżeli to są ludzie jacyś, którzy po prostu są z tej okolicy, to najczęściej znają miejscowego leśniczego, powiadomić bezpośrednio jego. No bo to tak, przy drogach to teoretycznie przepis mówi, że jeżeli to jest w pasie drogowym, no to jest drogowców. Ale to nie jest rolą moim zdaniem osób spacerujących w lecie ustalanie kto się ma tym zająć, tylko danie sygnału, że coś jest nie tak. Nie dotykamy, broń Boże, nie podchodzimy, bo zwierzęta mogą, nie wiem, być chore na coś. Jest tyle teraz tych różnych chorób, więc nie ma co do tego podchodzić. Poinformować, każdy z nas ma w tej chwili komórkę, nie wiem, przesłać przysłowiową pineskę do, do nadleśnictwa, gdzie to zwierzę leży, i my się tym zajmiemy w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Wspominał pan kilkukrotnie o, że tak to określe, grzybiarzach, o osobach, które przychodzą zbierać grzyby. Rozmawialiśmy też przed nagraniem o osobach, które zbierają owoce leśne. Jak to z tym jest? Można czy nie można i jakie są ewentualne konsekwencje zjedzenia takich owoców? Znaczy, no, sezon jest niewątpliwie jagodowy, i jeżdżąc po lesie widzę, że ludzie te jagody zbierają. Na pewno nie jest to taka skala, jak pamiętam z dawnych czasów, bo jednak trochę ta świadomość a propos zagrożeń wynikających, znaczy, bo to nie są, żeby jasno powiedzieć, to nie są zagrożenia wynikające z tego, że my zjemy te jagody, maliny czy jakieś borówki. Problem polega na tym, że. Jedząc je, zwłaszcza umyte, możemy się zarazić różnymi chorobami odzwierzęcymi. Najczęściej jakimiś, nie wiem, tasiemcami i tym podobnymi organizmami, które mogą nam w organizmie jakieś tam zagrożenie wygenerować. Higiena chyba jest generalnie podstawą, zwłaszcza w obecnych czasach. no Mieliśmy do niej nie tak dawno problem z, z COVID-em, więc no, chyba żeśmy troszkę też lekcje odrobili z tego, jak higienę taką w życiu codziennym jej przestrzegać. No, generalnie zbierajmy. Są to niewątpliwie zdrowe, bardzo smaczne owoce. Tylko, no, tylko nie jedzmy ich bezpośrednio, że tak powiem, z przysłowiowego krzaczka w lesie. No, mhm. Zwłaszcza jeśli chodzi o jagody, no bo jeżeli mówimy, że to są choroby zwierzęce, one się najczęściej przenoszą przez jakieś wydaliny zwierząt, więc wiadomo, jeżeli jemy na przykład maliny, jeżyny w lesie, które są tam gdzieś na metrze czy półtora, to one raczej, no nie wiem, nie były, że tak powiem, przez tego chorego lisa obsikane, mhm. bo to nie ta wysokość, ale w przy przypadku jagód różnie może być. Więc no nie ma co próbować, generalnie myjmy. Wszystko przed jedzeniem. Mhm. Na sam koniec może taki mniej przyjemny temat, yy, mianowicie śmieci w lesie. Jak to jest z tym śmieceniem? Dalej jest tak powszechne jak było, czy może coś się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? Znaczy, obserwując przez y, ostatnie lata, powiedziałbym, że problem ze śmieciami dalej istnieje. O tyle śmiecenie przez tak zwanych takich, właśnie niedzielno turystycznych spacerowiczów w polesie, no to tu się bardzo poprawiło. Yy, świadomość ludzi jest yy, już na tyle duża, że je, znają tą zasadę, że jeżeli z czymś wchodzimy do lasu, to z tym samym wychodzimy z lasu, nie to, że nie wiem, wypijemy napój, rzucamy butelkę, zjemy wypijemy soczek, rzucimy karton, zjemy jakiś batonik, rzucimy też coś. Generalnie takich yy, śmieci jest coraz mniej w lesie. Bardziej powiedziałbym, że yy, problemem w tej chwili są śmieci takie pobudowlane, gdzie generalnie widać, że nie wiem, po jakichś remontach, yy, po, po każdy z nas jak coś sobie robi, nie wiem, w domu czy w mieszkaniu, no to firma ta ma teraz, no wiadomo, że w cenie jest, że on musi po sobie posprzątać. A często jest tak, że to się tak kończy, że to jest ładowane w worki na samochód i przejeżdżając przez najbliższy las wyrzucane. Także no, to jest całkiem to inny rodzaj śmieci. Nie? Ale jeśli chodzi o świadomość ludzi, jest y, coraz lepiej. My też tutaj w nadleśnictwie skierniewice mamy, zresztą jak wszystkie nadleśnictwa w Polsce wyznaczony rejon, w którym prowadzimy ten program zanocuj w lesie, gdzie może sobie każdy pójść z nas i zanocować tak na dziko, rozwiesić, nie wiem, od drzewa do drzewa Hamak i, i, i sobie przenocować pod chmurką. I mówię i on jest w tej chwili widzę coraz bardziej popularny sam jeżdżąc po lesie widzę czasem takie grupy po nawet kilka kilkanaście tych hamaków rano gdzie widać, że większa grupa sobie spała i nigdy się to nie wiąże ze śmieciami, więc mówię, bardzo pozytywna zmiana pod tym względem. No tak, te osoby na pewno mają tą świadomość jednak tego, o czym Pan mówił, że z tym, z czym wchodzimy do lasu, z tym również wychodzimy. Niemniej jednak ten problem z wywożeniem śmieci w większych ilościach, on występuje częściej teraz niż, niż w przypadku tych, tak jak to Pan powiedział, niedzielnych turystów, ale czy jest bardzo powszechny? Nie, nie jest bardzo powszechny, tylko jest dość uciążliwy, bo mhm. to są może rzadkie przypadki, ale pojawiają się wtedy duże ilości tych śmieci. Więc to wiadomo, że to też generuje i, i u nas koszty, bo musimy to raz, że To się najczęściej wiąże z jakimś dochodzeniem Straży Leśnej, kto to wyrzucił, mhm. bo to często jest dość łatwe do ustalenia po przeanalizowaniu, co w tych śmieciach trafiło do lasu. No, dwa że my też musimy to na własny koszt uprzątnąć. A jeżeli są to jakieś rzeczy, nie wiem, mówię właśnie: materiały budowlane, jakieś części mebli, opony, jakieś, nie wiem, części elektroniczne, no to też trochę ta ich utylizacja kosztuje i to no wtedy to spoczywa na nas. No właśnie, więc już pomijając kwestie prawne, konsekwencje prawne, pomyślmy może i o lesie, no i oczywiście o państwa pracy. Ponieważ tak naprawdę przyrodę i ziemię mamy jedną i warto by było jednak zachować jakieś resztki szacunku do tego, co mamy, co jeszcze nie zostało zabetonowane. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Pan Marcin Wierzchowski, zastępca nadleśniczego z nadleśnictwa Skierniewice. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.